Pan z wami. Umiłowani siostry i bracia, pielgrzymi. Kiedy Bóg stwarzał i stwarza świat, nie potrzebuje żadnego wsparcia w tym dziele. Potrzebuje tylko tego, żeby czerpał z własnej miłości do własnych zamysłów serca. Boga nikt nie zmusza do stwarzania. Boga nikt nie skłania do miłowania. On po prostu sam z siebie chce realizować zamysły swego serca. Przedwieczny dialog Ojca i Syna i Ducha Świętego chce się urzeczywistniać w stworzeniu. I tak stwarza Bóg nieustannie i niebo, i ziemię, i świat cały, i gwiazdy, i mgławice, i wszystko. Mówimy, że stwarza z nicości. To, co nie jest, powołuje do istnienia, aby było i by mogła na tym spoczywać chwała Boga, żeby mógł Bóg na tym zaważyć, zaciążyć swoją miłością. Dlatego każde stworzenie, wszystko, dokładnie wszystko, co jest, nosi na sobie ślad miłości Boga. Przez sam fakt, że jest, jest odblaskiem chwały Boga. Od początku też Bóg zamierzył, żeby pośród świata, który stwarza, były nie tylko rzeczy, rzeczy, które są zupełnie uległe, rzeczy, które dają się przestawiać, ale żeby zaistniały osoby, czyli takie stworzenia, które na obraz i podobieństwo Boże będą mogły wejść w dialog ze swym Stwórcą, rozmawiać z Nim, wahać się, zastanawiać i lgnąć do Boga. Chciał Bóg tego od początku, żeby były osoby, czyli stworzenia, które na podobieństwo Trójcy Świętej będą tworzyły więzi, wspólnotę, jedność. Nie taką jedność, jak tworzą kulki wrzucone do jednego worka. I póki są zawiązane w worku, no to są razem. A wystarczy, że wypadną z tego worka, każda leci we swoją stronę. Nie chciał Bóg jedynie takiej jedności, że jaką się ma, kiedy na siłę się przyklei jedną cegłę do drugiej za prawą murarską, żeby wzniosła się jakaś budowla. No, trzyma się to razem. Ale ulega korozji, prędzej czy później się rozpada. Bóg zapragnął, żeby w stworzeniu była jedność o wiele bardziej mocna, potężna.
potężna na podobieństwo jedności Trójcy osób. Jedność w miłości, jedność w wolności. I dlatego stworzył osoby, stworzył cały świat duchów czystych, aniołów, rozmaite rodzaje i stworzył świat ludzi. I zapragnął Bóg uposażyć ten świat osób zdolnością do tworzenia jedności, do decydowania, żeby być razem, tak jak razem zawsze jest Ojciec i Syn i Duch Święty, tworząc nierozdzielną jedność. O, żeby coś takiego zaistniało w stworzeniu, żeby ludzie potrafili być tak razem i żeby w ten sposób byli ludzie najlepszym znakiem tego, kim jest Bóg. I dlatego pomyślał Bóg o tym, żeby ludzie tworzyli małżeństwa i rodziny, i wspólnoty. To jest zamysł Boży. Ale przyszedł też czas na niezgodę. Niestety zbuntowały się najpierw na pewne duchy anielskie, które powiedziały: my nie chcemy wchodzić w ten projekt, w ten pomysł o człowieku. Co to za pomysł, żeby stwarzać ducha złączonego z materią i my mamy temu służyć, my, duchy czyste? I niektóre powiedziały: nie będziemy temu służyć. W ten sposób znieważyły Boga. Chciały przekreślić, podważyć Jego mądrość i stały się szatanami, czyli oskarżycielami wobec wszystkiego, co Bóg zamyślił, i znienawidziły projekt Boży. I zaczęły go zakłamywać. I w ten sposób te podszepty szatańskie, diabelskie dotarły do tych istot ludzkich i niestety istoty ludzkie dały posłuch. Dały posłuch tym duchom obłudnym, które nienawidzą projektu Bożego, planu Bożego. I rzeczywiście ludzie zaczęli się zamiast jednoczyć, rozdzielać między sobą. Dali się zwieść, dali się oszukać. I to oszustwo jest w ludziach, jest w nas. To oszustwo, że niemożliwa jest taka jedność, o jaką chodziło Bogu, że nie można kochać tak do końca, że są ludzie, którzy są warci pogardy i są ludzie, którzy są warci chołubienia. Nie tak patrzył i patrzy Bóg. On na wszystkich ciągle spogląda w swojej mądrości, wiedząc, że każde Jego stworzenie miało być Jego dzieckiem, każda osoba miała być zwierciadłem Jego chwały, odbiciem tego, czym jest Trójca Święta. Każda osoba była w planie Boga powołana do tego, żeby tworzyć jedność i w tej jedności z innymi przeżywać szczęście. A tu rozbite małżeństwa, rozbite rodziny, rozbite parafie, rozbite wspólnoty. I Bóg zainterweniował. Trójca Święta powiedziała: dość tego stanu rzeczy. Już chyba człowiek się zmęczył tym rozbiciem. Już chyba ma dość tych ciągłych wojen, tej niemożliwości pojednania. Już może się nasycili krwią braterską. Już może mają tego dość, żeby być ciągle każdy sobie. Ratujmy świat, ratujmy rodzaj ludzki. I Bóg stał się człowiekiem, Syn Boży zgodził się w zamysł Trójcy. Przeprowadził to dzieło odkupienia, jakim było przyjście w ludzkim ciele i zgromadzenie ludzi w jednym ciele Chrystusowym przez to, że Jezus Chrystus pokazał, jak możliwa jest jedność człowieka z Bogiem i jak możliwa jest jedność człowieka z człowiekiem w warunkach największego upodlenia i pogardy. I dlatego wszedł Jezus dobrowolnie w stan upodlenia i pogardy. W stan hańby, w stan odrzucenia. Tym wszystkim był krzyż.
I co Jezus czynił na krzyżu? Czy może wołał o zemstę, o pomstę do nieba? Nie. Jezus na krzyżu objawiał to, że dalej jest jedno z Ojcem. O krzyżu mówił, że to jest godzina chwały, że Ojciec jest uwielbiany wtedy, kiedy On kona na krzyżu, bo Jezus, konając na krzyżu, nie złorzeczył Ojcu, tylko mówił: Ojcze, w Twoje ręce składam ducha mego. I mamy tu cząstkę tego krzyża, na którym Jezus wypowiadał te słowa. I na tym krzyżu nie złorzeczył światu, nie złorzeczył ludziom, nie złorzeczył swoim oprawcom, tylko wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I w ten sposób zainicjował Jezus na nowo i umożliwił tym, którzy w Niego uwierzą, doznawanie, doświadczanie prawdziwej jedności, która jest oparta o przebaczenie. Jest oparta o pokutę i przebaczenie. Jest możliwa droga powrotu. Plan mądrości Bożej jest możliwy do spełnienia i spełnia się w każdym, kto przyjmuje Ewangelię. Czyli spełnia się w każdym, kto uznaje, że sam z siebie nie umie być jedno z drugimi, bo jak próbuje być jedno z drugim na swój sposób, to zawsze doprowadza do krzywdy. Ale można być jedno z drugim, w jedności z drugim człowiekiem, w oparciu o tę miłość pokorną i przebaczającą, którą daje Jezus. I kto przyjmuje Ewangelię? Ten, kto wie, że sam z siebie może jedynie krzywdzić. A jeśli nie krzywdzi, to tylko za łaską Bożą. I zrozumiał to Mateusz, kiedy siedział w komorze celnej. Człowiek sytuowany dobrze ze względu na to, że wysługiwał się reżimowi. Ale człowiek, który był w pogardzie u wszystkich, którzy, na których ciążyła ręka okupanta. Człowiek, który był hołubiony ze względu na jego władzę i możliwości, ale pogardzany ze względu na to, kim jest i co robi. I on w tym życiu, które tak naprawdę było niewarte życia, doświadczył zmiłowania do tej jego komory ciasnej i dusznej, do tej jego sytuacji godnej pożałowania, choć może ktoś mu tego zazdrościł. Do tej jego sytuacji, do tej jego komory wchodzi Jezus i stwarza mu nowe życie, nową możliwość. Daje mu powołanie, wywołuje go niejako z niebytu, z nieistnienia. Wywołuje go ze stanu nienawiści. Wywołuje go. Niejako stwarza go na nowo. Stwarza go z tej nicości, do jakiej był sprowadzony. I daje mu łaskę nowego życia. To jest nowe stworzenie, nowy świat. I drogie siostry, drodzy bracia, każde powołanie ma w sobie coś z tego stwarzania świata z nicości. To jest wyprowadzanie nas z tej sytuacji, w której jesteśmy niemocni, nieporadni, bezsilni, chaotyczni, rozproszeni i rozbici. To jest wyprowadzanie nas ku życiu, które jest życiem w jedności. W jedności z Bogiem i z braćmi. I tego doświadczył Mateusz. Dał się wyprowadzić z tej komory. Ta komora za nim na pewno krzyczała: szaleńcze, co ty robisz? Tu jest całe twoje zaplecze życiowe. To jest całe twoje usytuowanie. Ta komora to jest ten twój półświatek. To jest to wszystko, co ty masz. Ty chcesz to zostawić? Na szczęście głos Jezusa był przemożny. Dał się z tego
tu świadka swojego wyprowadzić, by żyć w świecie nowym, by wchodzić w relacje prawdziwe, by pójść za Jezusem, by wejść do wspólnoty apostołów, a potem przepowiadać Ewangelię na całym świecie. I tak się zachłysnął, tak się zachwycił tym nowym życiem, że kiedy przyszło mu wybierać między byciem dalej z Chrystusem i głoszeniem Ewangelii, a ratowaniem jakichś tych resztek życia przez wyrzeczenie się Jezusa, wolał być przy Jezusie. Bo wiedział, że przy Jezusie to jest to życie, o które chodzi. Nie dał się już wciągnąć do żadnej komory, do żadnej jamy. I oddał życie, przelał krew męczeńską, by być z Jezusem na zawsze, dać się wprowadzić odważnie do przybytku Boga. My wszyscy, umiłowani bracia i siostry, jesteśmy obdarzeni nie tylko tym pierwszym wezwaniem do istnienia, tym wywołaniem nas z niebytu, ale jesteśmy obdarzeni również chrześcijańskim wezwaniem, powołaniem. I te dzieci najmłodsze pośród nas i najstarsi pośród nas i ci, którzy już wiedzą, do czego wezwał ich Bóg i ci, którzy jeszcze to odczytują, my wszyscy mamy powołanie od Jezusa Chrystusa, by przeżyć życie jako osoby wezwane do tworzenia jedności, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia dotychczasowe, ile w nas jest tego rozbicia, rozproszenia, ile skutków grzechów. Jesteśmy wezwani, by zasmakować w jedności, której możliwość daje nam bycie z Jezusem. I przeszliśmy tę drogę pielgrzymią i na Jasną Górę, i do Krzeszowa, i dziś do Legnickiego Pola, by przez ten znak drogi też zrozumieć, że w naszym życiu chodzi właśnie o to, żeby pójść za Bożym wezwaniem, pójść za Słowem Boga, dać się poprowadzić, wejść w taką wspólnotę i w takie przewodnictwo, które nas będzie prowadziło drogą do celu, którym jest przybytek Boga z ludźmi. I widzieliście, jak przebiegała ta droga. Kto był na Jasną Górę, ona była dłuższa, kto dziś, to dziś. Zobaczcie. Jest i postój na tej drodze, ale uporządkowany. To nie jest czas na wplątanie się w jakieś chaotyczne relacje. To nie jest czas na chodzenie po manowcach, bo mamy postój. To zrobię z moim życiem, co mi się podoba. To jest chwila odpoczynku, żeby iść dalej. I ważne jest, żebyśmy też wychowując siebie nawzajem, podejmując trud wychowawczy lub dając się wychowywać, pamiętali, że najważniejsze jest to, by znaleźć takie towarzystwo, taką obecność przyjaciół, którzy będą mi pomagali iść drogą przeznaczenia. Nie będą mnie odwodzili od tej drogi. Słuchaj, po co iść z tą grupą? Ja znam skrót. Ja cię podwiozę. Ja ci pomogę dojść tam jakoś inaczej. I z tego obejścia, z tych skrótów, z tego podwożenia, diabeł jest pełen takich pomysłów, biorą się nieszczęście. Ile małżeństw, ile wspólnot, ile powołań zakonnych, kapłańskich jest pokiereszowanych, bo gdzieś ktoś zaoferował jakąś drogę na skróty, jakieś podwiezienie, jakieś obejście, jakieś coś. Zamiast iść tą drogą, którą Pan wyznaczył, uwierzyliśmy, że jest coś niegroźnego, coś lepszego. I potem są nieszczęście. I Chrystus cierpi. I szuka potem sposobu, jak ratować tych biednych małżonków, tych biednych siostr, tych biednych księży, tych biednych ludzi, którzy oferowali Bogu swoje życie, a nagle znaleźli się w sytuacji takiej, jakby zapomnieli o swoim przeznaczeniu.
I modlimy się w ciągu tej pielgrzymki, każdej, o to, żebyśmy potrafili być wytrwali w drodze, nie tylko tej konkretnej, bo dziś doszliśmy do celu, ale żebyśmy wypełnili wszystkie etapy tej pielgrzymki, którą Bóg zamierzył dla nas. Niech Pan da nam światłość serca, da nam tę ufność, która jest potrzebna, abyśmy zawierzyli Jego Słowo. Starajmy się w naszych wspólnotach parafialnych, tam gdzie jesteśmy, korzystać z tych wszystkich miejsc, które dają nam sposobność słuchania przewodnika życiowego, jakim jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Starajmy się być w jedności z tymi osobami, co do których przekonaliśmy się, że prowadzą nas we właściwą stronę, że są sprzymierzeńcami na drodze naszego przeznaczenia. Trzymajmy się wspólnot, trzymajmy się grup formacyjnych. Dobrze zrobimy, jeśli trwamy w jedności z tymi, z którymi konkretnie, fizycznie też pielgrzymujemy. Są bardzo piękne środowiska. Zachęcam też wszystkich tych, którzy jeszcze nie zasmakowali, nie rozsmakowali się mocniej w tych rekolekcjach w drodze, jakimi jest pielgrzymka, żeby w to doświadczenie weszli. Ono jest potem wielką pomocą, kiedy potrzeba pokonywać takie trudy codzienności. Wtedy wspominamy, na pielgrzymce nieraz było ciężko. Nieraz już myślałem, że nie dojdę. Ale z pomocą braci i sióstr, z pomocą pieśni i modlitwy, z pomocą wspólnoty, z pomocą przewodnika, który oszukiwał, że już za zakrętem jest postój. Tak żartował, może powiedzmy. Ale doszliśmy. I w takich momentach potem życiowych, w pracy, w szkole, ten obraz działa jak trochę jak taki sakrament. Jest znakiem tego, że są możliwe do przejścia wszystkie wyzwania, tylko żebyśmy dali się prowadzić na Słowo Boga. Niech święty Mateusz, święta Jadwiga Śląska, patronowie tego dnia i tego miejsca, już swoim przykładem i swoim orędownictwem wspomagają nas. Amen.